I teraz, gdzie on poszedł? A czy B? No ty dobrze wiesz gdzie. Takie coś, takie szukanie, ty tylko stoisz i słuchasz i wiesz. Masz kasę na telefonie i nie masz co z nią zrobić. Zapraszam cię na stronę losujboxa.pl, gdzie za SMS-y możesz otwierać wirtualne Mr. Boxy i otrzymywać realne nagrody. Wystarczy, że założysz konto. Twoja nagroda przyjdzie do ciebie nawet w kilka dni. Link w opisie. Polecam. Siema wszystkim, z tej strony Mateo. Witam was bardzo serdecznie z Arkadiuszem, zwanym również jako spawacz Dzień. Podwodny. O ty kurde. Wracamy do CS-ka. Dawno bardzo dużo osób prosiło mnie o CS-ka. No może nie aż tak bardzo dużo, ale po prostu nagrywamy sobie CS-ka właśnie dzisiaj z Jedim. Wpadajcie w ogóle na kanał, drugi Zapraszam, kanał. Zapraszam, dajcie łapkę w górę. Na Jedi Games. I słuchajcie, gramy sobie dzisiaj na takiej starej mapce od CS-a. 1 na 1 po prostu. No i Jedi, wiesz, tam możesz jakąś liczbę fajną lajków wstawić. Łapeczek, tak? Mhm. Znaczy w górę, kurde, jak coś, no. Nie? W górę. Ja wiedziałam, że na B pójdziesz, ta mapa jest za duża. Mordę. What the f... Bo ja założyłem sobie drugi kanał Jedi Games. Jak coś i widzowie... No nie. Wiedziałem, że zagrasz Forsa. No i w ogóle właśnie, tutaj macie ankietę i jak chcecie z kimś innym jeszcze odcinek, to zagłosujcie w ankiecie z kim. Tam wiecie, Crushfield, Blowek, Rezi. Właśnie, kogo obstawiasz na walce? Dawid i Polak? Powiem tak, oby Dawid. Bo Dawid, ja też tak właśnie myślę. Oby Dawid, błagam. Ja też bym chciał, żeby Dawid wygrał. A właśnie powiedz, bo wiesz, to jest taka taktyka na zagadywacza. Powiedz, dlaczego byś chciał, żeby Dawid wygrał? Po prostu Adrian jest zbyt pewny siebie, moim zdaniem, i... Mi też. Fajnie, jakby mu ktoś się ubił tą twarz. No, mi też, ja właśnie tego samego zdania jestem. A właśnie, w ogóle ostatnio widziałem, że prawo jazdy zdałeś. Ale ty zagadujesz. No, prawda to czy nieprawda? No prawda, że zdałem, no jasne. Ja walę twoją grę i twoje zagadywanie, nie gadam z tobą, stary. Gdzie je buntuję w tym momencie? Teraz akurat gram z jakimś botem. Włączyłem sobie deathmatch na szybciora. Żeby wiesz, żeby... O, coś tam ci napisał, weź zobacz, bo to może mama? Chyba. Nie, może mama ci listę zakupów wysłała. Ale na ciebie nakrzyczy. Chcę już wbić na tym speaka. Ej, co ty mi zmutowałeś, czy co? I chyba będzie chciał właśnie... będzie chciał właśnie chyba ze mną nagrać. Nie zdążę spontować. On ma chyba jakiegoś aima, ludzie. Ale wiesz co ci powiem, ostatnio dużo gram w CS-a i specjalnie wybrałem stronę Terro. Ja tylko na potrzeby filmów albo na live'ie. A ja właśnie nie, ja specjalnie wybrałem stronę Terro. Bo tyle razy gram na tej mapce, to jest... W 90% po prostu trzeba być w Terro i tyle. Żeby wygrać. Mhm. A przypadkowo nacisnąłem losu i drużynę, przypadkowo mnie po prostu wybrało do terrorystów, wiesz jak to jest. No tak, czasem tak bywa. Tak, tak, na pewno. Ale mnie obiłeś, gościu. A spróbuję ciebie. Najgorsze jest to, że... Byłaś. Skałcik, taki biedny jesteś. No bo nie mam kwitu. Gościu jest 4-1. No to musisz mieć jakąś współpracę, będziesz miał kwit. Ja się dobra, trochę boję. Pójdzie na A, na bank. O nie! Właśnie, w ogóle zauważyłem po twoich vlogach, że ty tam sobie na siłownię chodzisz, tak? Możesz powiedzieć, co najbardziej lubisz robić? No śmiało. Lubię. Robić plecy. A, ja w ogóle słyszałem, że wiesz co jest najlepsze na bieganie? Na szybkość ogólnie? Nie wiem, odcinek Mateo. Nie, na szybkość najlepsze jest bieżnia, tak słyszałem, ale... nie wiem, czy to na pewno... Jak? Na pewno dobrze. Patrz, 3, 4... Nara! Nareszcie. Właśnie, ej, zróbmy teraz coś takiego. Łapka w górę, to wygrywam ja. Łapka w dół, to wygrywa Jedi. I teraz ustalcie, kto... Tyle łapkę w dół? Aha, bo czekaj, bo ty łapka... No tak. To łapkę w górę, jako twoje widzowie. A właśnie, dużo masz lekcji w szkole ogólnie? Jak to tam u ciebie wygląda z tym rokiem szkolnym? Super. Naprawdę, nie uda ci się mnie zagadać, Mati, wiesz o tym. Aha. No ale i tak chciałbym wiedzieć, ile masz lekcji.
Mam, no po 8 mam cały czas. O. Prawie tak jak ja. Ja dzisiaj miałem na 8 lekcji sprawdzian z matematyki, ze statystyki. Wiem, jaką ty masz taktykę, ty wrzucasz flesza, tak naprawdę i tak na B nie wchodzisz. Mam twojego za mało flesza. Masz pianek w pokoju, weź sobie tam, ogarnij to echo. Kawał cię dostał ten nade'em. Jakim nade'em? Jak ja już na B jestem. No ma I'm bota. Ty kiedyś nazwałem odcinek i wiesz, ile on ma teraz wyświetleń? Dużo, a wiesz, co jest najlepsze, że ja 3 dni po tym, jak dałeś ten odcinek, dostałem wagbana w sensie. Znaczy nie, żeby coś. To jest zbieg okoliczności, w 100%. Kurwa, i teraz, gdzie on poszedł? A czy B? No ty dobrze wiesz, gdzie. Takie coś, takie pytanie, ty tylko stoisz i słuchasz i wiesz, gdzie idę. Czekaj, też będę po tamtej stronie, poczekaj. No, zobaczysz na nagraniu, jak ja mam słuchawki. Jak ja je ścisnę, to są większe od mojej... Jak ty i tak wszystko wiesz! No one są większe od mojej głowy. Dlatego ja wszystko słyszę. Ty pewnie tam masz jakieś małe douszne z iPhone'a za 15 zł i narzekasz. Ja ciągle robię to samo. Oj, może być problem. Pierdzielę to. Proszę, także jeszcze... ten. Jeszcze jeden ten i dostajesz takie grube baty. Ja zauważyłem, Mateo. Ja ciebie już nie zagaduję, więc tam wiesz. Ile bierzesz na klatę? Ciebie bym 5 razy podniósł. A, ale jaki ciężar 5 razy? Mateo. Nie byś podniósł? Nieźle, 40 kg na 5 razy to już jest coś. No. Serio? Ty ważysz... Kurde. Nie no, 45. Dobra, słuchaj tego, jak dostajesz. Dostać to ty możesz. Ocenę w szkole. Tun, tun, tun. Ktoś tu idzie na B. Ktoś tu wyrwał heada przez I'm... skilla. Mateo ma aimbota V2, taki odcinek nagrywamy teraz. Nie. Kurde, mogą grać Force. Ale wiesz co? Naprawdę, ty masz. Ja zdrobałem to! Jak ja się rage'uję od razu! Zdrobałem monitor! O właśnie, ja mam do ciebie takie pytanie. Bo wiesz, bo ten odcinek nie może być zbytnio nudny. Powiedz mi, czy jakbyś teraz skończył ze szkołą. Ja walę tą grę, stary! Ja idę teraz na kosę z tobą, patrz. Na kosy? Dobrze. Ale kupujesz też Kevlar i Zeusy. Też niech będzie. I wyrzucamy wszystkie broni. Patrz, jakbyś teraz miał rzucić tam te praktyki, czy co ty tam masz i ogólnie szkoły, to mógłbyś się utrzymać z YouTube'a, czy nie? Co ty powiem, nie masz szans. No w sumie też, w życiu. Ale myślałem, że wiesz, masz jakieś współpracę z jakimś, nie wiem. O, ty masz Zeusa. Nie. O, leży tutaj swój Zeus. Dobrze. Właśnie, a powiedz mi, skąd taki youtuber jak ty bierze pomysły na filmy? Oła, oślepiłem się. Skąd taki youtuber jak ty bierze pomysły na filmy? Ja nie wiem, stary. Z głowy, no. A piszesz na przykład scenariusze do vlogów, czy nie? Ale po co, gościu? A, no w sumie głupie pytanie, ale już trochę cię zagadałem chyba. Ja czuję, że ty jesteś tak na mnie wcelowany. Jaj! Wal się, Mateo. No dobra, mam dla ciebie działanie matematyczne. 2 plus 2 razy 2. No ile to jest? No. Ile? 18. Ja ci powiem, że jak ja to pierwszy raz obliczałem, pomyliłem się 3 razy. No to jest tak, no to nie, no to jest takie coś, że no... wzór wykonany, no w sensie, że wiesz, kolejność, no. Nie? Najpierw mnożenie. 2 dodać 2 razy 2. 2 dodać 2 razy 2. No to jest 2 razy 2 to jest 4, dodać 2 to jest 6, tak? Skubany. Nikt, tak. Nikt mi nie odpowiedział na to prawidłowo za pierwszym razem. Ja myślę, że tak. No, bo to jest 6. Ale dużo osób odpowiada, że to jest 8, nie? No bo są debilami chyba. Boję się, że teraz przegram, o kurde, tą ostatnią rundę. No teraz ja już ją na pewno przegram, bo wiesz, gdzie jestem. A bomba jest na A, fajnie. Ja tu się skradam na B. No kurde. Ale wiesz, na co możesz zwalić? Bo z grą... Nie to... no, słuchaj, boli mnie karta graficzna, no Jezu. No, na przykład ja to zawsze zwalam na to, że na przykład jak miałem ciężki dzień i wiesz, gra to jest tak jakiś... To jest prawda, że jestem śpiący. Na przykład gra to jest jak taki jakiś trening, nie? Jak masz dobrą k***.
Wychodzę z gry. Już nie, nie. Szedłem z gry. Nie było tematu. No, ej, ale ja chciałem zrobić fajne pożegnanie, taki, wiesz, twarzą w twarz. Za późno. Dobra, także słuchajcie, bardzo wam dziękuję za oglądanie. Jeśli chcecie więcej, dobijcie tutaj 4000 łapek w górę i automatycznie jest pojawi kolejny odcinek. Film tego, tak, z innym youtuberem albo właśnie z Jedi, wpadajcie też na kanał Jedi właśnie, oraz Jedi Games. Na Jediego Gamesa, ponieważ tam się pojawi filmik z Mateo, bardzo dokładnie fajny. Tak, będzie bardzo fajny, rewanżyk będzie. Do zobaczenia, życzę wam standardowo miłego poranka, wieczora, nocy, dnia, trzymajcie się i siema. Poranka, cześć, papa, śmitana, elo. Masz kasę na telefonie i nie masz co z nią zrobić. Zapraszam Cię na stronę losujboxa.pl, gdzie za SMS-y możesz otwierać wirtualne Mr. Boxy i otrzymywać realne nagrody. Wystarczy, że założysz konto. Twoja nagroda przyjdzie do Ciebie nawet w kilka dni. Link w opisie. Polecam.